Witamy w kolejnym odcinku Alfabetu Inwestora. Dotarliśmy już do literki O. O jak opcje, które niektórym polskim inwestorom bardzo źle się kojarzą w wyniku tak zwanej afery opcyjnej, bądź też zaangażowania polskich przedsiębiorstw w tak zwane toksyczne opcje podczas ostatniego globalnego kryzysu finansowego, które sprowadziły polskie przedsiębiorstwa w spore tarapaty. Jednak polscy, jak i światowi inwestorzy nie powinni bać się opcji. Są to bowiem instrumenty pochodne bardzo użyteczne zarówno w zabezpieczaniu ekspozycji, jak również instrumenty o charakterze spekulacyjnym. Należy zdawać sobie sprawę, że opcja jest to instrument, który daje nam prawo, ale nie obowiązek do zakupu bądź też sprzedaży instrumentu po określonej z góry cenie. W tym kontekście należy pamiętać, że kupując opcję, swoje ryzyko i swoją stratę ograniczamy do znanej na samym początku premii, natomiast nasze potencjalne zyski są absolutnie nieograniczone. Odwrotnie, kiedy inwestor zdecyduje wystawić opcję, w takim momencie z góry zna swój zarobek, natomiast nie zna potencjalnej straty, która również może być nieograniczona.